Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Dobry wieczór. Dobry Państwu. Wieczór. Mówimy chórem, wreszcie razem. Jak się cieszę, że Cię widzę, Jerzyku. Ja też się cieszę, że Cię dawno widzę. Dawno nie. Trzeba było jubileuszu Jerzego Maksymiuka, żebyśmy się spotkali. I żebyś był zdrowia. Ale widzę, że sygnał nasz tutaj był. Tak? No, sygnał jest od ponad 2 lat. Bezmiennie. Od kiedy pojawiła się płyta. Jerzy Maksymiuk. Witamy serdecznie. Bardzo się cieszę, że witamy serdecznie, a drugiego naszego gościa, bardzo sobie cenimy obecność go w studiu, zapowiemy muzycznie. O, nie przypuszczałem, że tak będzie w ogóle. Zdenerwowany jestem. Już jedziemy na żywo. A, na żywo. Tak jest. Tak jest. Zrobiłem lekkie zamieszanie. Ten utwór za chwilę będzie, bo to jest Jerzy Maksymiuk przy fortepianie, wariacje na temat Paderewskiego, a teraz prezentacja. Wariacje Paderewskiego. Tak. Na temat. Na temat Maksymiuka, cześć. A teraz mamy gotowy już pod palcem przedstawienie naszego drugiego gościa. Super, brawo. Babank. Pan Henryk Kuźniak, dzień dobry Państwu. Muzyki filmowej i autor muzyki do obydwu babanków. No nie tylko. Chociaż może z tego tylko jestem znany. A Seksmisja? Też. A Dzięcioł? No tak, to tych, na ilość było sporo, ale na ogół wszyscy znają tylko babank. To wreszcie. Kiedyś szkoła filmowa zrobiła mi taki...
kiedy jeszcze odszedłem co prawda ze szkoły, ale oni mi zrobili jubileusz na 80-lecie, studenci zrobili taką ankietę na ulicy. No i pytam na ulicy, na Piotrkowskiej, a pan Kuźniak, Kuźniak, to nazwisko, to nikt nie wie. I wtedy, a waba, o Nowa Bank, to tak. Trzeba sprawdzić, ile osób sprawdza w Google'ach, kto skomponował muzykę Nowa Banku. Ale można to sprawdzić. No tak, no, wie pan, jeżeli chodzi o Wabank, to rzeczywiście na YouTubie to tam jest tyle tego Wabanku w różnych, niektóre zresztą świetne, muszę powiedzieć. Naprawdę doskonałe są. Także ja nie nasładzam się swoją muzyką, ale od czasu do czasu patrzę, jak ktoś nowy się pojawia. I jak na przykład, bo ten Wabank grają orkiestry symfoniczne, grają big bandy, ale jak kwartet harmonijek i no, po tak, mistrzowsku zagrali, no to ja w ogóle byłem pełen uznania. Czy przyjaciele zazdroszczą panu tantiem? Tak? Wie pan, te tantiemy, to bez przesady. No a teraz już w pandemii, to obawiam się, że będzie kłopot. Czy to, co panów łączy, to nie tylko, że jesteście równolatkami, spóźnione wszystkiego najlepszego. Pan miał urodziny 17 marca. No nie, ale dzisiaj mówimy tylko o Jurku, bo to dzisiaj jest jego... Jerzy ma dokładnie za tydzień, więc my jesteśmy... Rozpoczynamy obchody urodzin Jerzego Maksymiuka. Bardzo dziękuję, ale to chcę, żeby ogólne, dzisiejszy dzień był głównie tobie poświęcony, bo inaczej bym nie przyszedł, wiesz. Bo pan Henryk Kuźniak miał być niespodzianką. Jest niespodzianką. Ja wiem, tak. Miał być w trakcie programu, ale spotkaliście się panowie wcześniej. Ale akurat, bo my dzwonimy do siebie tak bardzo często. No, tyle, żeśmy pracowali razem. Ale od czasów studenckich jeszcze, czy nie? Tak. I pierwszy mój profesor, kiedy zacząłem pisać muzykę na Chełmskiej. I tam prawie już tak się stało, że nie wychodziłem ze studia. Pamiętasz mój rower? Ktoś chciał kupić rower? Nie no, ja wszystko pamiętam. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli może takim małym blokiem, bo chcę rzeczywiście wszystko, co będzie, będę mówił, to jest w kontekście Jurka. Otóż ja skończyłem muzykologię i zacząłem pracować w wytwórni filmu dokumentalnym. Pamiętam dokładnie 5 maja 1959 roku, zeszłego stulecia oczywiście. I tam zacząłem pracować jako redaktor. No, bardzo to była taka nazwa, redaktor. Chociaż to nie jest to, co redaktor w radiu. Ja tam podawałem taśmy, wynosiłem taśmy, układałem taśmy. No na szczęście krótko to trwało, ponieważ zwolniło się miejsce w montażu, czyli przeszedłem do montażu, czyli do realizacji filmów. I tam pełniłem taką funkcję, która tak nazywa się montażysta dźwięku. Ale ja byłem wielce rad, że mogłem mieć kontakt z filmem, ponieważ film i muzyka to było... A poza tym to były czasy, kiedy do filmu i do filmów dokumentalnych komponowali najwięksi. No tak, tylko wie pan, ja oczywiście zajmowałem się opracowaniem muzycznym filmów i opracowaniem dźwiękowym filmów, no ale jak była muzyka komponowana, bo tych materiałów, które były do ilustracji, to było mało i one były kiepskie, jakościowo i ograne, ciągle powtarzane. To jak była jakaś muzyka do filmu i przychodził kompozytor, no to kompozytor. I wśród tych paru nowych kompozytorów się pokazał Zbyszek Grudziński, no i Jurek przyszedł któregoś dnia. No i ja nie pamiętam, jaki to był film, przy którym pierwszy raz spotkaliśmy się, do którego pisałeś muzykę. No i oczywiście no Maksymiuk już był. Myśmy byli Perkman oczywiście wtedy, tak. Pamiętam, że na nagraniu Jurek myślał kategoriami muzyki, która jest na koncercie tam. Pianissimo possibile, albo ja już wiedziałem, że to będzie kiepsko z tym, ale nie, no nie mogłem zwracać uwagi, że no ale do niej potem, jak żeśmy tak trochę się ośmielili, to nieraz tam mówię, słuchaj, to nie da rady tak z tym pianissimo. Dlaczego? No, dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że warunki akustyczne tutaj tej sali są fatalne, słuchaj. Jak ty grasz pianissimo possibile 5 sekund, potem przechodzisz do pianissima i do piana, to piano dopiero będzie na taśmie, a to reszta to szumy.
On, no tak nie za bardzo mi w to uwierzył, bo i tak dyryguje, gra. No ale podkładamy tą muzykę, bo Jurek był bardzo taki solidny i ciekawił go film. Ta nie przeszło mu do dzisiaj. Nie przeszło mu, to nie przeszło mu, bo nawet dzisiaj jak zaczynamy jakąś to od filmu rozmowę i on ogląda podkładanie muzyki, to też jest taki termin roboczy, no, czyli synchronizacja muzyki z obrazem. Niektóre rzeczy muszę podrzucić, żeby widzowie wiedzieli, o co chodzi, bo podkładanie gdzie? Podkładać to się minę to podkładało kiedyś, prawda? I on mówi, no ale gdzie ta muzyka? Ja mówię, no właśnie, to jest to pianissimo possibile. Nie ma. Tu po 5 sekundach. I Jurek od tego czasu to nabrał do mnie takie zaufanie. Heniu, to chodź tu, bądź tutaj, to podpowiedz. Najlepiej jak już po tym, kiedy dobrze znaliśmy się i wiele lat pracowaliśmy, jak robił jakieś nagranie do filmu fabularnego, to zawsze mnie brał jako muzyka. No ja tam grałem zawsze dziwne, albo na cytrze, albo na organach, jakieś klastery, jakieś dziwne rzeczy. W razie czego mówi, Heniu, co mamy tutaj grać? Ja mówię, słuchaj, Jurek, zrób przerwę i pogadamy. Także że to był nasz początek. Tak nasz początek. Dzięki panu nasi słuchacze bardzo polecamy zapamiętać pojęcie pianissimo possibile. Piano possibile. Nie, pianissimo possibile. To jest to, czego nie słychać na filmie, a czego domagał się Jerzy Maksymiłow. A dlaczego nie? Bo myślę, że zawsze się domagał niemożliwego. Słuchacze chcieliby coś... Taśma filmowa to była taśma, która w odbiorze była odtwarzana jako taśma światłoczuła, czyli zdjęcie. W związku z tym jakościowo dużo trzeba było jakiejś dynamiki takiej, która mogła się objawić, bo to inaczej szumy wychodziły. No ja bardzo dziękuję za te lekcje twojej Marty Broszkowskiej. No, w zasadzie nauczyłeś mnie pisać muzykę do filmu. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o jak postsynchrony zrobić, to mówisz drobne nuty, a one trafią. I rzeczywiście, jeżeli nieregularne akcenty jakieś są, to ten trafi w małpkę, ten trafi w chłopczyka i jest synchron. No słuchaj, chcę powiedzieć, że ja jestem wdzięczny do opatrzności, że w swoim życiu miałem takie szczęście spotkać ciekawych ludzi. I to byli zarówno koledzy ze szkoły muzycznej. Ja chodziłem do szkoły muzycznej z Rysiem Dudkiem, który w powszechnej... Zresztą muszę powiedzieć, że to była przyjaźń już kontynuowana, bo nasi rodzice pracowali, mój ojciec i jego ojciec jako górnicy. Potem myśmy się przyjaźnili, a teraz nasze dzieci się przyjaźnili. Także to już jest rodzina. I właśnie wśród tych ludzi, którym jestem wdzięczny opatrzności, jest Jurek, którego spotkałem. Bo właściwie moja sytuacja, moja pozycja dzisiaj nie byłaby taka, gdybym ja jego nie poznał. Bo ja będąc tym montażystą, robiłem pewne próby takie. Ciągnęło mnie, żeby... Co prawda, studiując muzykologię, miałem dużo słuchania i wiedziałem, że tyle muzyki zostało napisane, że to no nie ma co tu pisać. Ale w kinie mnie interesowało to połączenie obrazu i dźwięku. To, co Francuzi nazywają se marier, jak to się żeni. I to było dla mnie takie, zresztą pozostało to zawsze, bo ja zawsze jak pisałem muzykę, to chciałem wiedzieć, co z tego wyniknie. I Jurek się też tym zaraził, ale... Ja coś tam napisałem. Kiedyś pamiętam, że napisałem jakiś temat, bo nieraz razem pisaliśmy. A to jeżeli będzie czas, to opowiemy. I ja przychodzę do niego i pokazuję mu ten temat. I on tak patrz, podkłada. Przychodzi do fortepianu i gra. Ja mówię, no nie, to mną wstrząsnęło. Bo on nawet nie przegrał z fortepianu, tylko obejrzał, siadł i gra. Ale i potem mówi, ale wiesz, że tu jest 9 taktów. Ja mówię, nie, no to ja poprawię. Nie, w żadnym wypadku. To jest najlepsze. Mówi. Tak mógł tylko Strawiński. Ale a gdyby ktoś inny był na jego miejscu, taki powiedział, to co ty nie umiesz 8 taktów napisać? Tylko 9? I ja już bym nie pisał tej muzyki. Także ja Jurkowi też zawdzięczam. Także jak on mówi, że jestem jego profesorem, to on jest na pewno moim profesorem i to takim. A z kolei jak pan wspomniał o podkładaniu muzyki do filmu, no to Jerzy Maksymiuk osiągnął mistrzostwo, bo to zapierało dech.
czyli Mania, pracownica fabryki papierosów z Polo Negri, do której skomponowałeś muzykę i wykonywałeś z dość licznym zespołem. No tak, to tak, tak, na tak było jak w latach dawnych, że się w czasie no ale kręcenia wtedy siedział taper, wtedy tak. Siedział taper i grał na pianinie. Na fortepianie. Tak. Nie, orkiestry grały też. Też grały? W amerykańskich wytwórniach całe orkiestry grały. W czasie prób zdjęciowych to było wspaniale, bo to było możliwość nasiągnięcia tym atmosferą, stylem. To wspaniały czas. Ale ciekawe jestem, jak taper, jeżeli wcześniej się przygotowywał, musiał znać film, czy oni grali pod obraz rzeczywiście? Pod obraz. Ale czy znali wcześniej film, czy nie? Nie musieli. Tak. Nie musieli, ale... Tylko zwykle, wiesz, jak wchodził człowiek do góry, to na fortepianie grało do góry dźwięki. Jak do dołu, to do dołu. Tak było to śmieszne, że nawet kreacyjne. No ale właśnie to muzyka właśnie inspirowała też do powstawania. Przecież tak Chaplin zrobił do taniec węgierski numer drugi. Był punktem wyjścia do takiego filmu o fryzjerze. Tak, genialne. I na czym polega jak gdyby odkrywczość tego, że wszystkie ruchy na ekranie są odwzorowaniem metrorytmiki utworu. I to trzeba było naprawdę dobrze słyszeć. Mało tego, dzisiaj można to zrobić i komputer, i te wszystkie, ale wtedy ten musiał się, no tam co minimalne. No ale muszę tu na marginesie tego powiedzieć, że właśnie to synchronizowanie jest rzeczą niesłychanie ważną, ale to trzeba wiedzieć, co to jest rytm. Bo często ludzie poszukują rytm, ale mylą rytm z tempem, z agogiką. Inne. Na dobrą sprawę nie wiedzą, co to jest. Ja studentów uczyłem, w jaki sposób należy synchronizować obraz z muzyką. I takim mistrzem, moim zdaniem, jeżeli chodzi o reżyserów, to jest Zbyszek Rybczyński, który zrobił orkiestrę, taki film i Kaprys 24 Paganiniego. Nie ma takiego mistrza w synchronizacji jak on. To na marginesie powiedziałem, biorąc pod uwagę ten edukacyjny charakter tej audycji. A nurt muzyki filmowej odegrał ma ważne miejsce w twoim życiu. Patrzę na Jerzego Maksymioka. A propos patrzenia, jesteśmy również na kanale Radia dla Ciebie na YouTubie. W związku z tym można obejrzeć panów na żywo. Kamerą. Nie widziałem. Także zapraszamy. Ale Henryku, jeżeli mogę... Skomponowałeś muzykę do komuś filmu. Myśmy razem pisali. Powiedz, taki film wiąc o Wiśle. Opowiedz o tym. Nie no, to troszkę z tej strony, że jak mówię, że byliśmy zarażeni. Myśmy razem komponowali. Żeby pewne czas, tak? Rzeczy jak gdyby no, były inne. I na przykład ryzykowne i teoretycznie łączyliśmy muzykę tonalną z atonalną. No, no to nie godzi się. Albo nie znają się. No ale w filmie... To, co w rzeczywistości, czy na sali może być koncertowej, nie do przyjęcia, w filmie jest dobre. Otóż robiliśmy film godzinny, to rzeczywiście we dwóch robiliśmy godzinny film o Wiśle. No to przez całą Polskę Wisła płynie, po prawej jedno miasto, drugie, trzeci przemysł, wszystko pokazane. I w pewnym momencie Wisła płynie, piękna rzeka, zdjęcia zrobione oczywiście z samolotu, nie to, co dziś, to zdjęcia się robi atrakcyjnym i samolotu, czyli specjalny operator musiał mieć, który miał uprawnienia. No i jest ładnie. I w pewnym momencie do tego jest dopływ jakiś i brudna woda idzie. I ten temat, który mieliśmy, tej Wisły, to chyba twój temat był w ogóle, bo każdy pisał swój, a potem żeśmy tam podzielili, do czego to nam będzie potrzebne. I ja mówię, Jurek, mówię, słuchaj, tam ten odcinek dwie minuty czy półtorej minuty, mówię, słuchaj, tam w 35 sekundzie ja wejdę tu na organach z tym klasterem, oczywiście jako plama atonalna. I no, tutaj utwór o jasnej tonacji, wiadomo jaki, i raptem wchodzi.
I potem ze złożeniu z tą brudną wodą, która wpływa do tego, zrobiło się fantastyczne, a jak gdyby taki, no wyjaśniło dlaczego. Nikt wtedy nie powiedział, łączycie muzykę tonalną za tonalną, przecież to jest dysonans, to nie pasowało. Film dawał takie możliwości eksperymentu, myśmy to wykorzystywali. I te długie plamy, takie płaszczyzny dźwiękowe, takie, które są teraz osiągane elektronicznie, wiesz, że my chyba byliśmy pierwsi, którzy zaczęli w ten sposób komponować. Byśmy razem komponowali. I intelektualnie, i na papierze. Ale czy mogę w związku z tym o tej naszej przygodzie łącznego komponowania, bo pewnego razu dzwoni do mnie kierownik produkcji, taka osoba, która no, znana była w kinie, bo mówi, proszę pana, pan Maksymiuk powiedział, że pan będzie z nim pisał muzykę do filmu, a my Kinematografia Polska i Kinematografia Radziecka robią film. No i to mi tłumaczy, a ja wiedziałem, że to musi być coś ważnego dla kinematografii. No i kończę, no jak pan Maksymiuk tak powiedział, no to w porządku. Dzwonię do Jurka i mówię, słuchaj, nic mi nie mówiłeś, a Heniu, wiesz, no to... No to napiszemy to, wiesz, nie jedno już. No dobra. No i przychodzi taki moment, minęło, nie wiem, 2 miesiące, 3 i oni dzwonią, no trzeba jechać do Moskwy obejrzeć film. No to ja mówię, Jurek, no ale musimy pojechać do Moskwy. Heniu, ja nie mogę, ja z Polską Orkiestrą Kameralną lecę do Nowego Jorku. No to ty polecisz do Moskwy. No i tutaj jest, przyjeżdżamy do Moskwy, Mosfilm firma. Tam taki gruby dyrektor tego. Zaczyna całe spotkanie tych ekip. Ja siedzę tu obok mnie. Kierownik produkcji radziecki. Tak cały czas my tam, jak gdyby, no tu przyjechaliśmy specjalnie. Przyjechałem po to, żeby obejrzeć film już. No a ten mówi, no kage to pałczajeca. Mówi, dwóch kompozytorów? Dwóch, mówi, no, dwóch reżyserów? Proszę bardzo, dwóch kompozytorów? Jak to jest? A ja do tego mówię, słuchaj, jak on chce, to ja mu powiem, jak to jest. A on mówi, ja co mu powiem? Ja mu powiem, że to ani ja nie piszę, ani Maksymiuk, tylko moja żona, my tylko filmujemy. On mówi, nie. Ale to nie jest anegdota, to jest prawda. Oczywiście nie powiedziałem, no napisaliśmy tą muzykę. A propos Związek Radziecki, zastanawiam się, czy patrzę na Jerzego Maksymiuka. Czy w dowodzie osobistym miałeś kiedyś napisane miejsce urodzenia Związek Radziecki? Tak. Dlatego ja mówiłem, że ja się urodziłem w Białymstoku, bo w Grodnie się urodziłem. No tak. Gdyby nie tata i jego pomysłowość i kreatywność, tata zrobił sam, był niezwykłym człowiekiem, amatorem muzycznym. Grał lekką kawalerię i Szardasza Montiego, ale kochał muzykę. Mój też miał ten sam repertuar. Tak? Słuchajcie, ja sam grałem lekką kawalerię. Na skrzypcach. Ja osobiście. Na skrzypcach, tak. I miał, tak jak ja mam dwie lewe ręce, dwie prawe ręce. Sam się zorientował, jak zrobić radio. I zrobił radio. I mówi, Jurek, dzisiaj zakładają, granice już będzie, nie można będzie wyjechać. Musimy wszystko spakować dziś. Co wszystko? Ja takie małe skrzypeczki, ojciec duże, mama, tylko co można było wziąć. Ale pan na pomysł kupił litr spirytusu i porozlewał w takie lampki. No idziemy i rzeczywiście granica już zamknięta. Tam rozmawiał z tym, no jedną lampkę udał, że on to przeciął. Ale tam się zastanawiał, ale jak drugą już tą lampkę czy myszkę już, drugą ćwiarteczkę dał, to już tamten puść. I tak było jakieś 7 razy. Gdyby nie ten pomysł, to bym został tam. I nie byłoby Maksymika, ani pianisty, ani kompozytora, ani nikogo. Narodny artyst. Tak. Ale było napisane za SRL. Może jest moment dobry, żeby mistrza pianistę usłyszeć. Tak jest. Tym bardziej, że w znakomitym eseju, a o płycie będzie za chwilę, która już za chwilę się ukaże, płyta zatytułowana Perfekcjonista. Maksymik. No dziękuję bardzo. Perfekcjonista. I w znakomitym eseju Marcin Majchrowski, którego pozdrawiamy, pisze już we wstępie, że pianista
kompozytor, dyrygent. I że to jest nierozłączne, że nie byłoby Maksymiuka dyrygenta, gdyby nie był kompozytorem i gdyby nie był wcześniej pianistą, jakże czynnym. I łączy to wszystko. Dziękuję bardzo. Także jest to, możemy nawet zacytować. Jerzy Maksymiuk jest przecież dyrygentem, ale także pianistą i kompozytorem. I właściwie trudno szkicować jego artystyczny portret bez podkreślenia tych trzech dziedzin. One się wzajemnie dopełniają. Bez Maksymiuka pianisty nie istniałby Maksymiuk dyrygent, bez Maksymiuka kompozytora jego spojrzenie interpretacyjne na partytury innych twórców byłoby zapewne zupełnie odmienne. I hasło, które pojawia się w tym tekście, nawet w wersji angielskiej, Maksymiuk jest niepowtarzalny, Maksymiuk jest wyjątkowy. Dziękuję, tyle komplementów. Marcin Majchrowski, bardzo mądry, miły człowiek, lubimy go bardzo. Bardzo lubimy, pozdrawiamy. Jeszcze bardziej serdecznie. I też pała uczuciem do Jerzego Maksymiuka, a my słuchamy tego utworu, którego, jak to się mówi, zajawkę już mieliśmy. I to jest... Jerzy Maksymiuk powie. To jest wariacje Paderewskiego. Tak, Amol, wariacje z konkursu mojego, który grał w Bydgoszczy. Tak. Słucham. Można, bo troszkę, bo ja tu nie zależy na Janusza zdaniu, bo my razem gramy, bardzo go cenię za nasze wspólne muzykowanie.
proszę. O, proszę. Ignacy Jan Paderewski. Bardzo pięknie grałem Paderewskiego, sam wszystkie utwory na fortepianie napisane Karol Radziwanowicz. A, no tak, tak mówiliśmy tak, o tym, tak. Znany z anteny Radia Dla Ciebie, co tydzień ma audycję. Ale te wariacje też tam w czasie słuchania nie wyglądają aż tak trudne, jak są. Naprawdę Paderewski pisał bardzo niepianistyczne jeszcze tonacje amol. Gama C-dur jest najtrudniejsza, żeby zagrać ją na samych białych klawiszach w bardzo wyrównany sposób. I tu też tonacja amol. Właściwie wygodnie, tak? Niewygodnie. I te początkowe akordy, to wszystko, no to jest, cały czas mam wrażenie, że to pisane... Ale to piękny utwór jest, ta wariacja, bardzo ładny. I trudny? Trudny. Dla mnie wszystkie utwory Paderewskiego są pisane pod włos. Ja gram siódmą sonatę Prokofiewa. No ale chyba nie bardzo chyba mogę zagrać. To jest piekielnie trudno. A to nagranie jest z jakich czasów? Z konkursu Paderewskiego, tak. Czyli tak, to jest konkurs, od tego się zaczęła kariera. Który to był rok? 61. Dawno temu. 61. Będziemy wypominali ci dzisiaj wszystkie daty. Mój kolega z dziekanki Niecio Powideł, graliśmy najdłuższą ilość czasu, ćwiczyliśmy i to nie miesiącami, latami. Tylko jeden pianista grał więcej godzin. William Kapel, który spowodował, że koncert Chaczatrujana został grany. 16 godzin dziennie. My po 14. Wyobrażacie, panowie? No. Ale nie trzeba tyle. Adam Makowicz też tyle ćwiczył. Ten on gra, tak. Ja kiedyś razem byłem na... Ja coś innego grałem, on grał swoje utwory rzeczywiście. No, taką wytrwałość. Też to już 100 razy powtarzałem Makowiczowi, koledzy jazzmeni mówili: nie ćwicz tyle, nie ćwicz, bo nie będziesz miał z kim grać. Dobre powiedzenie. Wspomniany już Marcin Majchrowski podkreśla cytat Jerzego Maksymiuka: Debussy, mój król, mój największy bohater. Rzeczywiście tak jest. I cudowna muzyka, zupełnie inna. Ja jestem człowiekiem od czegoś, co nie jest masywne, co jest rozrzedzone. Nawet to się przejawia, kiedy jestem w jednym lesie, który jest natłoczony drzewami i wszystkim, i drugim polany. Ja lubię to. Wobec tego Debussy, nie Wagner, Debussy. I to jest bardzo takie silne we mnie. I to, co kiedyś mi powiedziałeś o Szymanowskim. Ja już sprzedałem, mówiąc nieładnie, tą anegdotę, kiedy spotkaliśmy się lata temu w kolejce do telefonów komórkowych, bo podobno miałeś tendencję do gubienia telefonów komórkowych. I mieliśmy numerek 40 mniej więcej, więc wdaliśmy się w różne rozmowy z żoną i z tobą. I w pewnym momencie Jerzy Maksymiuk podszedł i powiedział: nie lubię Szymanowskiego. Co można na coś takiego powiedzieć? Tym bardziej, że nikt nie kontynuował. W związku z tym dalej czekaliśmy w kolejce, rozmawiając na szereg innych tematów. Potem ty powiedziałeś, że w takim razie rezygnujemy z kolejki, idziemy na kawę i na tort. I po pół godzinie, że powiedział: to nie jest to, że ja nie lubię Szymanowskiego, tylko pisał za dużo nut. Nie, ale był tak, że miałem taką rezerwę. No dalej mam, drugi koncert skrzypcowy. Szczerze mówiąc, gdybym żył Maurice Ravel, to powinien przeinstrumentować. No bo jeżeli Andrzej Kulka z takim cudownie pięknym dźwiękiem, tak dużym, nie słyszalny, no to coś jest tutaj nie tak. Ale pierwszy koncert uważam za jeden z najpiękniejszych koncertów skrzypcowych, jakie zostały napisane. A co byś zrobił z symfonią koncertującą? Też by dał Ravelowi do Nie, to... Może być, że wystarczy się nauczyć jednej czwartej partii fortepianu, bo i tak nie słychać na koncercie. A też nie słychać, tak? Tylko w nagraniach słychać fortepian. Tam się wystarczy nauczyć kadencji. Tam fortepian gra bez przerwy i orkiestra go tłum przykrywa. Ile razy byłem na koncercie, że rzeczywiście pianista szalał w sobie wiadomej sprawie przy tym fortepianie. Nie wiadomo było dlaczego, bo nie słychać było. No ale wspaniały jednak kompozytor. 1882 Strawiński się urodził, Bartok i Szymanowski.
Ale przedtem kilka lat Rachmaninow, Ravel, w ciągu tak krótkiego czasu tyle geniuszy, niepowtarzalnych geniuszy. W XX wieku Szostakowicz, 1906 rok. Potem Lutosławski, 13, Penderecki, 36. Nie było tak wielu kompozytorów. I ukochany Debussy, Dziewczyna o włosach jak len. Cudowne te tytuły pisał, tak? Kroki na śniegu. Bardzo dobry tytuł i to był utwór fortepianowy oryginalnie. Tak. Też preludiów. Tak. A Jerzy Maksymiuk dokonał... instrumentacji. I to jest ciekawe, dlatego że na płycie jest napisane aranżacja. Aranżacja nam się kojarzy z niedobre słowo, tak. Instrumentacja. Czy transkrypcji? Instrumentacji? Instrumentacja. Edycja orkiestralna. Tak jest. No, oczywiście niektóre rzeczy dodałem. Przestrzeń dźwiękową taką, flażolety. A to z uczucia do tego utworu i z uczucia do Debussy'ego. Tak. To słuchamy. Dziewczyna o włosach jak len na orkiestrę smyczkową, a oryginał powstał w 1910 roku. Jaki tam termin? Cudowna orkiestra instrumentacja, czy aranżacja w końcu na tej płycie? Na okładce jest aranżacja. Ja myślę, że tutaj jednak lepiej pasuje termin instrumentacja, ponieważ instrumentacja jest przeniesieniem utworu, struktury utworu na zespół środków wykonawczych, no czyli na taką orkiestrę. Natomiast aranżację używa się wtedy, kiedy są zmiany w zakresie formy muzycznej, że ktoś dopisuje łączniki, jakieś wariacje. I myślę, że Niedobrze. To ja zawsze mówię instrumentacja, tak? Ale tak. Albo opracowanie. Natomiast dlatego, że w muzyce rozrywkowej aranżację się przyjmuje, tak. No bo ktoś tam, jeżeli
utwór jest aranżowany, no to nie ma nieszczęścia, że ktoś tam zmieni kolejność, coś dopisze. To... Natomiast w tym, tam gdzie jest instrumentacja, tam struktura utworu jest zachowana. Ale pięknie. Bardzo ładnie brzmi, świetnie. I to jest utwór, który wprowadza, to jest pierwszy utwór na płycie, o której wspominałem, a warto o niej powiedzieć. Maksymiuk, takie trzy sylaby, Maksymiuk. Perfekcjonista z tym esejem, który wspominaliśmy, Marcina Majchrowskiego, no i znakomitym wyborem, oczywiście Symfonia Warszawia. Cudowna to jest orkiestra, która ma niezwykły taki impuls, niezwykły fokus, dźwięk jest, wiadomo gdzie on jest. Olbrzymia narracja melodyczna, dynamiczna, artykulacyjna. To cudowny zespół. We Francji nie ma takiego zespołu. W Anglii też nie ma. Mogę coś powiedzieć na temat Polskiej Orkiestry Kameralnej, bo mówimy... Tak, to do... No właśnie, bo to jest piękna klamra od samego początku. Gdyby ta sama tradycja. My z Jurkiem wtedy, kiedy zaczęliśmy tę współpracę, jak on zaczął pisać muzykę do filmu, to byliśmy w pewnym sensie sponsorami tej orkiestry, ponieważ wszystkie muzyki oni grali. To był mały zespół, 13 osób, smyczków. No, braliśmy tam, nie wiem... Woźniaka na kotłach. Na wszystkim on grał. Na fortepianie Pedliński grał. Ale to była wspaniała. Ja chcę tutaj powiedzieć a propos perfekcjonisty. Ja napisałem kiedyś muzykę do takiego serialu Parada Oszustów i tam był taki jeden odcinek, gdzie Jurek dyrygował, znaczy nie tylko jeden, w innych też. I tam był taki walczyk wiedeński. I to grała Polska Orkiestra Kameralna. Gramy studio na Malczewskiego. Tam były takie sesje po 4 godziny. Tam to się nagrywało 20-30 minut muzyki. Jest za 10 już trzecia. Ja wiem, że o trzeciej nad wywrotą... Nocy to wszystko było, tak. Nie, to było, to akurat w ciągu dnia było, wiesz. I ja jest za 10 tego i ja tam napisałem takie flażolety w tym. I te flażolety Jurek oczywiście zaczyna tutaj... Tak, to... No to może zagrać, ale dobra orkiestra, my tego nie ja już widzę, że za chwilę nie nagram tego po pierwsze, bo mnie wyrzucą ze studia i włączę się, mówię, Jurek, słuchaj, wyrzucamy te flażolety, one nie są a on mówi tak, są napisane, muszą być zagrane. Tak a propos perfekcjonisty, ja już mówię, byle tylko skończyć to nagranie. No ale rzeczywiście w te 10 minut zagrali te flażolety. Także brawo. Czyli tak się budzi ambicje muzyków orkiestrowych. Nie, ale nie dał... Panowie tego nie zagrać. Nie dał, powiedział, nie, jest napisane, musi być zagrane. Teraz grałem Erojkę Beethovena, którą uwielbiam. Januszu, wiesz co najtrudniejsze? Jak się utwór zagra na estradzie, dalej go ćwiczyć, a na pewno tak robisz. No. To wiesz skąd to mam? Podpatrzyłem kiedyś Richtera, no, tak. Bo został pokazany. Tak. Strasznie trudno, bo są nowe propozycje, nowe utwory i nie ma czasu. I nie wiadomo, kiedy będzie kolejne wykonanie. Mimo tego, tak. No wiemy dobrze, bo spotkaliśmy się... W Warszawie został w nocy po zagraniu drugiego zeszytu preludiów Debussy'ego w Sztucznych Ogniach nie trafił początku kilka tych oktaw, które są tam do trafienia. Pam, pim, pim, chyba dwóch nie trafił i został do rana. Co znaczy nie trafił? Trzeba trafić. To nie ma trafić, to trzeba zagrać. Napisane trzeba czysto zagrać. Tak. To niezwykłe. Wiemy dobrze, bo kiedy spotkaliśmy się w tym studiu kiedyś, to przyszedłeś z partyturą Beethovena. A teraz też mam. Tak, co masz teraz? Tu leży ta czerwona, tak? Tylko miałem Symfonię pierwszą, którą dyrygowałem z orkiestrą wrocławską. Bardzo pięknie orkiestra grała. Bardzo wrażliwa, bardzo pięknie. I ta pierwsza symfonia okazuje się, że wcale nie taka mozartowska, a beethovenowska i bardzo trudna. O, proszę bardzo. Tutaj te są, żeby łatwiej szukać. Ci z Państwa, którzy nas oglądają. Zobacz, jak wygląda partytura. Już nasza pierwsza godzina się kończy. Trzecia symfonia. Erojka, Beethoven. Zobacz, co ja tam piszę. Niebiesko-czerwono. I to jest niezwykłe. To musimy pokazać do kamery. Dlatego, że to jest niezwykłe. To są wszystko twoje... Wszystkie moje znaki. Ja wiem, co one znaczą, tak.
Czyli taka partytura musi pobyć. Pobyć, tak. Jak chodzę do kawiarni i czekam, Ewa wybiera coś, jakąś spódniczkę, coś, korale albo czekoladki, to ja sobie... Pozdrawiamy panią Ewę, małżonkę Jerzego Maksymiuka. No bardzo wielki udział ma Ewa w kształtowaniu, nie, takich, dokańczaniu moich wszystkich myśli muzycznych. A z nami dzisiaj Jerzy Maksymiuk, Henryk Kuźniak i wracamy w drugiej godzinie po wiadomościach. Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Dobry wieczór, obecni nadal i to na miejscu. A z nami pan Henryk Kuźniak. Dobry wieczór. Ten wszyscy reagują zawsze? Wabank? To jest tak, jak role do aktorów się przyklejają na całe życie? No, ja po prostu, jeżeli jest jakiś koncert, no to ja chcę, żeby grać inne utwory. Nie, wszyscy chcą, żeby jednak wabank, a potem dopiero inne. No, ale to jest jeden z tych przypadków, kiedy muzyka niesie film. Wystarczy usłyszeć parę nut, nawet jak ktoś nie jest muzykalny. Wie pan, historia tego nie jest taka oczywista. I Jerzy Maksymiuk, jak prawdziwy jubilat i artysta, musi mieć entrée. Jerzy Maksymiuk we własnej osobie. Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy obchody urodzin, ważnych urodzin, które przypadają za tydzień, w piątek, 9. Także wszystkim, którzy chcieliby, przypominamy, że mają cały tydzień, żeby złożyć życzenia Jerzemu Maksymiukowi, a ja wszedłem w słowo. No właśnie, że to nie jest, bo a propos wabanku, to chcę powiedzieć, że jak była premiera wabanku, co prawda było to w stanie wojennym, to było w 73 roku. 80. Tak. I wtedy, po premierze... Kiedy Jerzy Maksymiuk obejmował szkocką orkiestrę. Scottish. Tak. I wtedy na premierze, no ponure czasy były, bo to premiera była o 6, żeby było o 10. I po premierze jedna osoba do mnie podeszła i pogratulowała, i to był Bronisław Pawlik. Także to nie jest takie oczywiste, że... A mało... jak był ten film w Gdańsku na festiwalu, to jury było tak ambitne, że postanowiło nagrody za muzykę nie przyznać w ogóle żadnemu filmowi. Także to nie jest takie oczywiste, że dzisiaj tak, dzisiaj już wabank jest, ale nie jest oczywiste, że to... Ja wtedy, jak wyszedłem z tego kina, zwarsam się, no cholera, to znów nie wyszło. Ale jak nam Krzesimir Dębski zdradził kiedyś, że reżyserzy niekoniecznie mają słuch muzyczny i opowiadał o różnych zabawnych sytuacjach z reżyserami. Podstawiał im inną muzykę, którą potem zamierzał i tak umieścić. Bo wiedział, jakie są oczekiwania reżysera, więc w czasie, gdy przychodził na nagranie reżyser, to grali to. Tak. A po kryjomu nagrywali coś innego. Nie, nieszczęście polega na tym, że często reżyser tak na próbę bierze. I to jest prawda, że jeżeli on na próbę bierze i słucha tego 100 razy, to potem żadna muzyka już nie pasuje.
I on zostaje przy tym. Dlatego ja nigdy nie pozwalałem na próbę. Nie ma na próbę. Albo robimy playback przed filmem, albo żadnych prób. Bo dlatego, że każda muzyka będzie zła. Bo to jest tak jak z tym kłamstwem. 10 razy powtarzane staje się prawdą. Prawda. Jak to było? Miałeś kłopoty z reżyserami, Jerzy Maksymiuk? No ja bym za bardzo uległy. Kurylewicz. Znam w jaki sposób on pracował z reżyserami. Mówił, ty jesteś reżyser, a ja jestem kompozytor. I koniec. Tak, ale wspaniałą muzykę pisał Kurylewicz. Dobrze. Tak. No ale też kojarzony powszechnie z czym? Polskie Drogi. No, tak, to kojarzy się z tym, tak. Ale piękny utwór. Zaczęliśmy mówić o... pierwszą godzinę zaczęliśmy o Jerzym Maksymiuku, pianiście. 61 rok, wygrany konkurs imienia Paderewskiego w Bydgoszczy. Tak się zaczyna. Wspominałeś o pracy waszej wspólnej i o waszych opiniach o pianistach, a Janusz, ty ostatnio słuchasz Richtera. Mówiliśmy kiedyś o Richtera. Dlatego, że w młodości to właściwie Richtera wymieniałem no, jednym tchem z Chorowice, wprawdzie na dwóch różnych biegunach zrozumienia w ogóle muzyki, grania na fortepianie. Dwie inne osobowości, kompletnie. Natomiast chciałem posłuchać utworów i znalazłem na YouTubie tych, które takie wrażenie na mnie robiły, kiedy słyszałem to po raz pierwszy w latach wczesnej młodości. Także słuchałem nagrań z Konserwatorium Moskiewskiego, na przykład sonat Beethovena, wczesnych sonat Beethovena, które w średnich szkołach prawie, że nie uważane są, że to za łatwe, żeby grać. Żeby, wszyscy grają teraz walsztajnowską apasjonatę w średnich szkołach, bo reszta to... A on zagrał sonatę F-moll, tego nie będziemy dzisiaj słuchać, bo za długie. Tak, ta 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 ti bram pa 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 pi bram pi bram pi bram ti ra 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 pa ra ra ra. No i trzecia część jest taka, że włosy dęba stają, ale to kiedy indziej posłuchamy. Dzisiaj chciałbym, i wróciłem do tego Richtera i rzeczywiście posypałem głowę popiołem, że długie lata, nie to, że o nim zapomniałem, bo zawsze... Tylko, że odświeżyłem sobie i taką radością mnie to napełniło, że te wrażenia są tak świeże, że poczułem młodość słuchając tych starych nagrań Richtera. I że rzeczywiście to, co powiedział Argerich, jak go spytałem niedawno, czy dzisiaj się te młode, szczególnie kobiety, no i paru młodych, genialnych mężczyzn, czy grają lepiej od nich, ich pokolenia i ich idoli jeszcze, bo Marta też miała swoich ulubionych jakichś pianistów. Jeżeli mogę coś dodać. I że teraz tak nie grają. Że jednak... Jak Rachmaninow Richter gra. Tego współcześni pianiści nie bardzo umieją to zrobić. Kiedy jest główny temat, to tak zwany ten drugi kontrapunkt. Niezwykle wyrazisty. I on ma jak gdyby inny czas i swoją wyrazistość. Tak grał Sergiusz Rachmaninow. Prelud Giemont. I potem ta środkowa część. Inny wzorzec ma. Inny, jak gdyby inny człowiek to grał. To Richter ma to... To ta tradycja starych pianistów. Ja uwielbiam tych starych pianistów. Starych pianistów, ale grają współcześnie. Właśnie tego nie bardzo rozumiem, że tak się teraz nie gra. Posłuchajmy Sugestion Diabolique, Prokofiewa. Krótki utwór. I tym bardziej ja muszę załatwić pewną prawie że reklamę, dlatego że jak zacząłeś mówić o Richterze, ja miałem tylko płytę Beethovena, która oczywiście jak się szuka, jak się nie jest porządnym, to się jej nie znajduje. Ale wpadłem w miejsce, które zawsze, księgarnia muzyczna na Moliera i tam jest... Otwarta? Oczywiście i na końcu jest uroczy człowiek o wielkiej Krzysztof, wiedzy. Pan Krzysztof. No, oczywiście. Patron muzyki. I dlatego wyposażyłem się w cacuszko pewne, bo jest to album 11 płyt. Światosław Richter, Pleiss, Rachmaninow i Prokofiew. I proszę bardzo, 61 rok, wtedy kiedy Jerzy Maksymiuk wygrywał konkurs Bydgoszczy, a Światosław Richter w Moskwie 17 kwietnia, bo to jest nagranie na żywo, niestudyjne. Skąd?
Moskwa. Moskwa, sugestion diabolique, czyli sugestie diabła. Diable sugestie. Podszepty diabelskie. Podszepty diabelskie to jest ładne literackie tłumaczenie. Sergiusz Prokofiew, podszepty diabelskie, Światosław Richter. Powiedzcie, jak się zaczęła ta pianistyka, bo zdaje się on tylko akompaniował. W ogóle... Tak, gdzieś w orkiestrach, gdzieś... To specjalnie dla Jerzego Maksymiuka. Z dedykacją. Koncepty diabelskie. Ale rzeczywiście... 1989 rok, 90. Kurt Weill, słynny. Ta-ta-tim-tim. Z opery Grosza. Ale autor dobrych symfonii. I Bogusław Martinu. Aha. Tak. I styl klasyczny. U nas tego przedstawicielami byli Spisak, Palester, Grażyna Bacewicz. Rok potem się rodzi Prokofiew. On jest stylem. Wszystkim, tak. Zupełnie coś innego. No geniusz, no. Prawdziwy, tak jak trzeba. Wracamy do płyty. Do płyty. Maksymiuk, perfekcjonista. I to prawda, że panównik wysyłał Rolls-Royce'a po ciebie? Tak. Zawsze elegancko i ten zwyczaj i zawsze odprowadzał potem, tak. Taki zwyczaj i pił whisky, tę, którą Scholti wypijał. Nawet znałem, ponieważ ja pracowałem w Szkocji, to znałem te wszystkie gatunki whisky. Podobno 2002 gatunki są. Taki zawsze miał sobie tą Wszystkiego nie wypijesz, ale spróbować trzeba. I pisał muzykę w takim ogródku i był telefon w jedną stronę. W jedną, tylko on dzwonił, tak. Skromne bardzo takie studio. Wspaniałe. I zawsze potem odprowadzał do tego Rolls-Royce'a i wracałem do hotelu. I na płycie jest Andrzeja Panównika, koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Jakub Haufa gra. Byliśmy na tournée w Chinach i graliśmy razem z pianistką chińską koncert Chopina F-moll. Dziwne, że to powiem, ale
znacznie większe zainteresowanie wzbudzał ten koncert Parownika niż koncert Chopina. Nie wiem, tak nie sądziłem, że tak, taka sytuacja może być, ale tak było. To jest przepiękna gra Benhaufy. W którym roku te Chiny były? Niedawno, tak? Jakieś 4 lata temu. No tak, pamiętam, tak. Ewa to wszystko wie, bo ja nie bardzo mi się mieszają te wszystkie koncerty. A jeszcze potem wrócimy, bo rzeczywiście wtedy, kiedy pan miał premierę w Obanku, 83, wtedy Jerzy Maksymiuk obejmował Scottish Orchestra. Scottish Symphony Orchestra. Tak. Bardzo 10 lat. Tam taką pracę zrobiłem, ponieważ albo trzeba było tą orkiestrę rozwiązać, albo zrobić z tej orkiestry bardzo dobrą orkiestrę. Ja bardzo jestem zainteresowany pracą. Orkiestra mnie instruuje. Utwory są dlatego napisane, żeby orkiestra miała co grać. Żeby mogła rozwijać swoją techniką, szeroko pojętą technikę. A nie, że orkiestra jest potrzebna, żeby zagrać Beethovena. Odwrotnie. Czasami w drugiej stronie jest wielka prawda. I to jest prawda. Wtedy się rozwinie orkiestrę. I co trzeba? Tutaj ten mój, nie wiem jak to nazwać, to nie jest zawód, to jest jakieś przysłanie, posłanie, to jest to co my robimy. Jak spowodować, żeby orkiestra była taka jak chicagowska? Co ona potrzebuje? Utworów? Nie. Ona potrzebuje rozwinięcia wszystkich tych elementów, które są. Pulsacja. Ale jakiego rzędu? Rytm. Jakiego rzędu? Dźwięk. Jak piękny. Proporcje. No i to, o czym się zawsze mówi w kontekście... I wobec tego taki człowiek był potrzebny. A jeszcze sądzili ci, którzy mnie angażowali, że mogę zrobić to coś takiego jak Polską Orkiestrę Kameralną. Czegoś takiego się nie zrobił, bo to był cud jednorazowy. Kto będzie grał 11 godzin? Albo jeżeli dostaliśmy raz na nagrodę i coś mi się, uważam, że niedoskonałe jest pierwsze 4 takty Stachowskiego Divertimento. I tutaj nagroda stoi, a ja jedną próbę na tych 4 taktów. No. Tak, to troszkę jakiś dziwny człowiek, nawet czy o zmysłach prawidłowych, tak. No, ale inaczej się tego nie zrobi. Kiedy wchodzę z jakąś orkiestrą, to pierwszy sposób. Kiedy ten jest dźwięk? Jeżeli rytm jest tam. Matematycznie dobrze. Muzycznie niedobrze. Tam, pam. Błyskawica. No tak, ale żeby to, co pokazałem, żeby zagrać, no 3 lata pracy. Więc sądziłem, że jakiś element jest niedobry. Nie wiedziałem, który. Ale zacząłem prawdopodobnie rytm. Rzeczywiście, rytm. Potem dźwięk. Potem skala. Potem barwa. Potem jednoczesność. Potem rubato. Mnóstwo tych takich. Jeżeli ktoś by się uwziął. Tak, ale to był tylko jeden człowiek, który miał to barometr. Bogdan Wodniczko, pamiętacie? Tak. On potrafił zmienić orkiestrę, tak. I, czyli to jak gdyby dwie tajemnice. Jeden, jak spowodować, żeby orkiestra grała lepiej, a druga, jak dyrygować utwory. Mnie bardziej interesuje, jak orkiestra ma grać. No i to dobrze, dlatego mamy tutaj, państwo zaprosili mnie i taką piękną płytę. No ale mamy nadzwyczajną orkiestrę. No. Symfonia Warszawy to jest fenomen wśród orkiestr. I tak... A jeden utwór, przed tym jak tutaj do państwa przychodzę, to mam taką lekcję z Ewą. Bardzo cenię te lekcje. Mówię, nie mów o sobie komplementu, ale korci mnie, bo wiem, że to jest prawda. Proszę państwa. A mówią, że jesteś skromny.
A mówią, że jest skromny. Nie trzeba być muzykiem, żeby o tym wiedzieć. Jedna warstwa się rusza. Tam. A druga nuty. Ti, ri, ri, ri. Nie ma nagrania, żeby to było razem. Bo nie może być. Ten, który się rusza, ma inne poczucie tempa. Daję przykład, jak trudno, jeżeli muzyka się zatrzymuje, a tam się ruchliwa. Proszę sobie wyobrazić czerwone światła. Porsche stoi na czerwonych światłach. Maluch jedzie. I teraz, kiedy dojeżdża maluch, zapalają się światło. I na 2 metrach maluch jest pierwszy niż Porsche. To jest prawo kinetyczne. Dlatego stale, jeżeli się coś rusza, a drugi się zatrzymuje, to zawsze nie razem. I stale jest nie razem. Wobec tego wiem, jak to zrobić. Jeżeli się gra tak, to nie ma szansy. Trzeba grać w taki sposób. Proszę popatrzeć na moją rękę. Tu impuls jest. Tu. Czyli pewne fragmenty, które są, one nie istnieją na innych nagraniach. Chociaż ja niezwykle szanuję nagranie Agnieszki Duczman i jak ten utwór powtarzam, to potem się... Tak się uczę. Przypominam utworu. Tak, tempo, które Kilar napisał, najszybsze tempo. Tak wirtuozi na skrzypcach nie grają, bo to jest za szybkie tempo. Tego nie można zagrać. I ja już zrobiłem jedno nagranie. Też z Symfonią Warszawy. Nie wyszło. Na tym nagraniu są nuty, policzalne nuty. Nie szybkie. Nadzwyczajne. Tak jakby nuty były brylanty, skakały na kieliszkach, jakie takie, nie szkło, tylko kryształowe. A teraz proszę sobie, brylanty skaczą w maśle, roztopione masło. Roztopione masło. Czy tak rozmawiasz z orkiestrą? W jaki sposób muszę dotrzeć do tego? Jest forte, proszę pana, forte napisane. Ale jakie forte? Najpierw zaczynam, czy forte tego człowieka, który dostał wczoraj Nagrodę Nobla, czy forte tej dziewczyny, której chłopak zostawił? Czy pianissimo possibile gramy do filmu? Nie, to nazywam forte motyla albo żeby jakoś zrozumieć. Przepraszam, że ja dojdę do fortepianu. Powiem. Mam tutaj, chciałbym zagrać coś, co w nutach jest napisane, a prawda jest odwrotna. Opowiem. Orkiestra gra w Rojce temat. Klarnet gra nuty idące ku górze. Fortepian zmienia barwę. Każdy instrument zmienia barwę. Na klarnecie wyraźnie tu się zmienia barwa. Ten temat oplatają nuty klarnetu. Klarnet coraz się bardziej robi szklisty. Beethoven pisze crescendo, czyli wzmacniać. Muzyk mówi, że tu wzmacniać. Tak, ale
mimo że gra na klarnecie, nie wie, że jest taka sytuacja. Kiedy on gra bardziej do góry, to te dźwięki stają się i mocniejsze i szkliste. Jeżeli będzie wzmacniał, to będzie odwrotny skutek. Trzeba powiedzieć, proszę pana, coraz głosi znaczy w ogóle coś innego. Coraz głosi znaczy większe kryteria w stosunku do tego. Coraz łagodniej. Odwrotnie. Strasznie trudno. No to no dobrze, ale ja mam piano. No piano pan ma crescendo. Jaki to strasznie skomplikowana sprawa, jaka sytuacja. Jak trzeba, w jaki sposób trzeba orkiestrę to wytłumaczyć. Wtedy mamy niezwykły kontrapunkt. Ja widzę, wszystko jest jakieś takie, składa się z wielu elementów. Nawet tutaj można, ty o czymś innym myślisz, a czasami można rozmawiać jednocześnie, powtarzać utwór. Ja mam taką technikę, taką stosuję, więc to jest zawód, ma marzenie, to dyrygowanie. Tak, ale jeszcze musi być posłuch ludzi. Jak to zrobić? No, tutaj nie wiem. To teraz Janusza pytamy. Pierwsza wasza próba wspólna? Pierwsze spotkanie? Nie, no to nie będziemy 10 raz opowiadać. To opowiedz o tej drugiej. Ja pamiętam. Opowiedz, bo ty dobrze opowiadasz, znasz to na pamięć. Ale nie, ja pamiętam przed Radziejowicami, kiedy wpadłem do was na próbę w siedzibie Symfonii w Warszawie. A to co innego, to myślałem, że mówisz o tej próbie, co na stole, w kuchni, Prokofiewa ćwiczyliśmy, a nie, mając fortepian do dyspozycji na górze, ale wystarczył Jurkowi stół. Nie, ale widać, Henryku drogi, zobacz, ja gram gamę. Zmienia się. A to było piano po Sibile, nie było słychać. Nie, rubata, gdzie są rubata, jakbym był tworzył nową orkiestrę, to bym prosił, proszę zagrać jedną nutę w tempie wolniejszym i w tempie szybskim. To ja pokażę teraz na tym. W tempie wolniejszym. Adagio nuta. Jeszcze raz. Skupienie. Proszę zagrać Allegro tą nutę. I inny puls tu. Proszę zagrać vivace. Tu jest jakby dziobek, tu, a tu. Tu gęściej i to wszystko jest widoczne na papierze. Dlatego kiedy wybieram, to znaczy, kiedy ludzie przychodzili, muzycy, to nie chodziło mi. I sprawdzę, proszę mi podać ten kubek. Grażyna Bacewicz kiedyś byłem, bardzo jej się podobało, od razu mnie polubiła. Jurek, daj mi cukier. Ja tam, o, ty to jeszcze powiedział, ty jesteś mój człowiek, Grażyna Bacewicz. Tak, energia, gdzie ona, jak się rozkłada. I dlatego fascynujące jest, żeby w orkiestrze, żeby było wiadomo, gdzie to jest. Tak, przepraszam, ale to troszkę będzie a propos... Jak nagrywaliśmy Requiem für eine Polkę. Aha. I początek. To jest skład, instrumenty są od sasa do lasa tam. Jest fortepian, skrzypce, buzon, Bóg wie co, nie wiem, harfa chyba tam też. W każdym razie zaczyna się utwór od wspólnego zagrania jednej nuty. Jurek dał znak. Zaczęliśmy. Przerwa. Zbyszek Kusiak nagrywał to wtedy. Jurek mówi, co się stało? Nie widać Zbyszka, tylko słuchaj. Było nie razem. No to tutaj Jurek już przemilczał sprawę. Jeszcze raz, ten znowu przemilczał. Było nie razem. Tu już Jurek lekko zniecierpliwiony mówi, pan inżynier mówi, że było nie razem, więc dla pana inżyniera zagrajmy jeszcze raz, żeby było może razem. Trzeci raz przerwał. Jurek się odwrócił. Nie wiadomo dlaczego, bo i tak inżyniera nie było widać. Baba był schowany w reżyserce. Panie inżynierze, jak ma na imię? Zbyszek. Panie Zbyszku, ja panu muszę coś wytłumaczyć. To jest muzyka. Jeżeli grają takie instrumenty, to nie może być razem, bo każdy ma inny atak. Jeżeli pan zagra
to C na fortepianie, to jest cały mechanizm, który powoduje, że młotek dopiero uderza po tysięcznej sekundy. Natomiast atak skrzypiec jest natychmiastowy, od razu jest. A klarnet choć tak. A każdy inaczej. Ale my to nie może być razem. Jako jednoczesność. A to nie może być razem. No ale dla pana inżyniera spróbujmy. No za piątym razem jednak było razem. Wszystko dla niego też. A udało się. Bo inżynier słyszał, czy widział na konsolecie? Czasami się marudzi. Proszę państwa, nagrywam w Londynie z English Chamber pierwszy koncert Szostakowicza. Na trąbkowy solo z fortepianem. Na fortepian i orkiestrę. Proszę, Philip Jones Brass Ensemble. Nadzwyczajny, jeden z rarytasów trąbkowych. Jeden z najlepszych muzyków na świecie. Poproszono, żeby zagrał trzy razy. Zagrał. Czwarty raz. I na nieszczęście ten piąty raz poprosił. Piąty raz. Ja widziałem, co będzie. Przełamał trąbkę solista. Nie wolno prosić. Nie ma piątego razu. Psychologia. Nie wiedział, że konflikt nastąpi. Jak jest to straszne, tajemnicze, to w ogóle wszystko, obcowanie z muzyką, mam pytanie granie. Do panów, głównie do Jerzego Maksymiuka. Jako że nie zmieszczą nam się wszystkie utwory, które planowaliśmy, więc musimy wcześniej zdecydować, który utwór teraz pójdzie. Tym bardziej, że mamy prośbę. Pani Ewa, małżonka, powiedziała, że skomponowałeś piękną kołysankę. Czy na koniec naszego spotkania... Słuchaj, remisał tak Jacek Cygan, tak. Zechcesz zagrać kołysankę? Bardzo proszę. A teraz w takim razie mamy do wyboru, czego posłuchamy. Czy posłuchamy trzeciej części koncertu Andrzeja Panufnika, czyli Vivace, czy Orawy Wojciecha Kilara, czy Liści gdzieniegdzie spadających, czyli utworu Jerzego Maksymiuka w wykonaniu Symfonii Warszawy. Kawałeczek, bo posłuchamy Liści i potem Orawę, dobrze? Nie zmieści się. Nie zmieści. Jeden tylko można. Z kołysanką, bo musi być kołysanka. Musi być kołysanka. Obiecujemy, że w przyszłym tygodniu puścimy Orawę pod twoją batutą, w twoje urodziny, przypominając wszystkim o tym, że są. To w takim razie, gdybyśmy mogli posłuchać, to jest siódma ścieżka z tej płyty, Liście gdzieniegdzie spadające, taki piękny tytuł. Widać, że lubię Debussy'ego. Dziewczyna w włosach jak len. Liście. Lubię bardzo jesień, na nastrój jesieni, ale lubię też wiosnę. Będę się starał lubić wiosnę tak samo. Ja lubię dziewczynę w włosach jak len. Jak len. Dwa słowa od autora o utworze. Nastrój zamyślenia. Ja w zasadzie nie bardzo rozumiem ani radość, ani smutek. Jakie są to nastroje? Refleksja i zamyślenie. Widocznie taki ze wschodu pochodzę, natura taka liryczna. Człowiek siedzi w parku, drzewa, patrzy i o czymś myśli. O dzieciństwie, o ważnych rzeczach, istotnych, mniej istotnych, o wymiarze, nie wie, które istotne, a które nie miały żadnego znaczenia, a które miały decydujące znaczenie. Jego świat, który się jest w nim samym, nastrój, jesień, może być to jesień, albo niekoniecznie, abstrakcyjny czas, coś w nim się dzieje, coś się w duszy gra. Tak, tyle. I słuchamy fragmentu, bo utwór trwa 10 minut, ale słuchamy Liście gdzieniegdzie spadające Jerzego Maksymiuka. Dziękuję Symfonia bardzo. Symfonia Warszawy.
Delikatnie. Dziękuję bardzo. Piękny utwór, piękny utwór. Naprawdę, wiesz? Dowiedzieliśmy się, co Jerzemu Maksymikowi w duszy gra. W duszy gra. Tak. Jak gra? A tam taki fragment, który dedykowany Macewiczównie, ma podobne brzmienie. To już. A dedykacja tak jest dla mistrza Jakowicza. My to się mówimy mistrzu. Mistrzu, mistrz był uprzejmy do mnie dawno nie dzwonić. Jurek, a ty pamiętasz kiedyś, jak graliśmy do Fausta, do filmu Królikiewicza? Tak, pamiętam. I jeden dźwięk, który trwał 73 sekundy. No to, w nutach napisana tam... A jedna nuta, kreska. Ale tak, ale... I Jurek 73 sekundy i to cały czas napięcie rosło. I on się zmieniał ten dźwięk, tak, zmieniał. No nie, ale to tylko zmieniał się. Myśmy mieli zresztą taką trochę wypracowaną metodę, że często graliśmy, mówiliśmy na rękę. To znaczy partytura nie była napisana, tylko elementy. I dyrygowało się różnie rękami. Ja rozumiałem to, co Jurek mówił, dlatego że myśmy to próbowali często. Do filmu się gra tam wersja 15 sekund, 12, 13. I on za każdym razem właśnie to było to, co tutaj tłumaczył. Ja to doskonale rozumiem. I w tym tkwiła pewna... Ja nie tak dawno słuchałem trochę tych muzyk, które myśmy nagrywali. I ta muzyka się nie zastarzała. Muzycy zresztą lubili. Można króciutkę jeszcze opowieść. Kiedyś pisaliśmy razem muzykę i nagranie było z Wostrem w Katowicach. Myśmy z Jurkiem przyjechali wieczorem do hotelu. Rano o 10 przychodzimy do Wospru. Siadamy. Nie ma nut, bo jadący ten Kurpiński miał wypadek, nie ma nut. No to orkiestra siedzi, Jurek wychodzi, ja siedzę z tymi swoimi papierami. Henio, co robimy? Ja mówię, gramy, no przecież orkiestra, no ale co gramy? Ja ponieważ miałem rozpisane te wszystkie. Czym charakteryzuje się muzyka filmowa? Tym, że są krótkie fragmenty, 15-20 sekund. Jeżeli ktoś spotyka płytę, na której jest po 5 minut utwory, to jest w ogóle bajda. Nie ma takich utworów, nie ma miejsca. W filmie najdłuższym fragmentem są napisy końcowe, które mają około 3 minut. Natomiast to wszystko jest króciutkie, także te płyty, które mają po 30 sekund, 45 minuta, to są prawdziwe, a te wszystkie inne są zrobione komercyjnie, żeby sprzedać płytę. I ja mówię Jurkowi, słuchaj, tutaj puzony 25 sekund. No Jurek dyktuje, a co to ma być? Ja mówię, no, akord całotonowy, no, on dyktuje ten dźwięk tego, gramy 20 sekund. Myśmy ugrali, jak przyjechał ten kopista, z 20 minut. Tak. I mówimy, no są nuty. Nie, gramy dalej tak. No, muzycy... I to nie było jakaś hosztaplerka, że my nie wiemy co. Mówiłem nuty, które i wiedziałem, ja tylko mówiłem Jurkowi, ewentualnie, słuchaj, kulminacja tam w 18 sekundzie. To było krótkie, ugraliśmy 20 minut. Muzycy nie chcieli grać, bo nie, no gramy dalej. Tak. I rzeczywiście ta muzyka... Byliście niezwykłym duetem. No rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że powiedziałem na początku, że co nas łączy, to różne rzeczy nas łączą, że jesteśmy równolatkami, ale też im losy nasze podobne były, przebijaliśmy, ja się przynajmniej przebijałem do muzyki kuchennymi schodami, zacząłem się uczyć mając 12 lat, no to wiadomo, że to już nie moczył, ale co chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o Jurka? Że on rzeczywiście mnie nie krytykował. On widział pewne rzeczy, bo dzięki niemu właśnie ja zostałem w tej muzyce, ale jak dzisiaj widzę i on powiedział, że jego profesjonalizm, to widzę, że coś mieliśmy tą pasję takiego poszukiwania. I tu powiem jeszcze króciutkie dwa takie historyjki, jak ja napisałem muzykę do Six Misji, ale w tym czasie pisałem jeszcze drugą muzykę dla Królikiewicza, For 13. I wtedy miałem tych dwóch dyrygentów. Jurek, For 13, Dudek, Sex Misja. I to, bo to było małe. I nagrałem Sex Misję, Jurek przede mnie i ja mu daję fragment muzyki do słuchania. To jest taki marsz, który się pokazuje, jak oni odsłaniają. Taki jest marsz, ale dziwacznie brzmiący. I on tak słucha sobie. Ale kto to gra?
No bo ja musiałem to nagrać jako dętą orkiestrę, po czym całą górę jak gdyby odrealnić od brzmienia instrumentów dęty i zrobić z niego elektronikę. I on mówi, ale kto to gra? Zirytowany. Kto to gra? Mówi. Pamiętasz to? Tak, tak, pamiętam. I jeszcze króciutka, bo pan mówił o tym wabanku. Muszę powiedzieć, że Jurek ma też wkład w wabank, bo playbacki graliśmy właśnie w 72 roku w Katowicach do wabanku. To był tam foxtrot, blues i coś. Jurek to mówi, a Jurek za miesiąc wyjeżdżał do Szkocji, prawda? Gdzieś tam wyjeżdżałem. I mówi, Heniu, wiesz co, ale ja to teraz, wiesz, no ja będę tam dyrektorem tego, ta muzyka to taka, wiesz, no, także nie umieszczaj mnie w napisach. I to dzięki niemu nie ma go w napisach. Nie wiem, nie żałujesz tego teraz? No, całe nasze spotkanie było dzisiejsze, żebyśmy się dowiedzieli, że wabank to jednak Maksymiu. Zanim się okaże, że to pana żona, a wy tylko firmujecie. Nie, playbacki Jurek, ale nie, ale ja uznałem, nie, ani się na niego nie obraziłem, ani uznałem, że no, wielkiej klasy muzyk robi światową karierę, no, a tu muzyczka taka, no, no bo to tylko playbacki były. No i potem Rysio Dudek zagrał resztę. No. No piękne kwiatki. Takie... To jest bukiet, bo myślałem, że po kołysance, ale żeby... Na kołysankę jeszcze zdążę zagrać? Ależ oczywiście. A, to dobrze. Ale wykorzystywanie jubilata musi być oprawione. Piękny, w związku z tym zaraz to postawię tak, żeby nie przeszkadzało kamerom, żeby była widać. No nie, ale żeby jednak widzowie mogli zobaczyć te piękne kwiaty. Która powiedziała, że kołysanka jest znakomita. Kiedy powstała kołysanka? Jakieś chyba trzy tygodnie temu. I tak nagle troszkę, bo pisałem inną kołysankę i coś. Moi rozmówcy grymasili, to ja poszedłem do fortepianu i właśnie napisałem tę, którą teraz zagram. Słucham. Piękna kołysanka. I do tej kołysanki słowa napisał Jacek Cygan? Jacek Cygan napisał. Ale do muzyki dopisał słowo, tak? Do muzyki napisał słowa, czy dał ci słowa najpierw? Nie. Najpierw melodia była. No tak. Ja wolę tak. No, bardzo dziękuję. Oddaję bukiet. To jest bukiet od radia dla ciebie. Ja bym powiedział od słuchaczy również w imieniu radia dla ciebie. I jeszcze jest list od prezesa Deszkiewicza. Dziękuję. No bardzo dziękuję. Od prezesa Tadeusza Deszkiewicza w imieniu radia dla ciebie. Radio dla ciebie i tak dalej. Bardzo. Bardzo dziękuję. Brawo. Ja jestem tylko przekaźnikiem. Będziemy słuchali w przyszłym tygodniu, w twoje urodziny, może zadzwonimy nawet do ciebie, będziemy słuchali Orawy. Bardzo polecamy tą płytę.
jeszcze to są pierwsze egzemplarze. Maksymiuk, tak, perfekcjonista. Tak, jeszcze nie wydana. I piękna klamra, 72-73. Nazwa powstała w 73. Polska Orkiestra Kameralna, a teraz Symfonia Warszawia, która jest niejako kontynuacją na twoje urodziny. No, bardzo wzruszający kiedy moment. Kiedy zagracie razem? Pytanie do... A, no koniecznie, koniecznie. Już tutaj szykujemy się. Całe nieszczęście się skończy. Skończy. Jak ta plaga się skończy, tak. To co jest w torbie Jerzego Maksymiuka? Jaka partytura wtedy się pojawi? Ja w tej chwili naprawdę nic nie wiem. Nic nie wiem, jak... Mam tak. Jestem w takim stanie ducha, że Ravela koncert zagram. Jeżeli wrócę do grania, bo teraz na razie... Wrócisz. Jakoś nie widzę tego, ale pewnie jak będę żył, to wrócę na trochę. Na... Dobrze. A jakie plany, Jerzy Maksymiuk, na już? Ja Beethovenem się obecnie zajmuję. Chcę dotrzeć do tego. Jest taki cytat w jednej z swoich biografii, kiedy powiedziałeś, że już nie jesteś kameralistą, jesteś symfonikiem. A, nie. Orkiestry, kiedy się gra Mozarta, to jest się muzykiem. Kiedy się gra Ravela, to jest się pianistą. Kiedy się gra Rachmaninowa, też. Kiedy się dyryguje Haydna, to jest muzyk kamerylista, nie zupełnie dyrygent, ponieważ nie można użyć gestu, nie można zmienić na tyle orkiestry, barwy, ponieważ to margines tego jest mniejszy. Natomiast kiedy są puzony, tuba, flety, perkusje całe, dwa fortepiany lub trzy, bo wtedy trzeba władać. Bo każdy instrument na gest w innym miejscu gra. Dlatego ten, który mówił, że nie razem, to nie zupełnie tak. Tu, fortepian. A waltornia? Ta. A skrzypce? Forte? Pa. A piano? Ta. A kiedy jest forte? A piano? Ta. Dopiero teraz jest dźwięk. Magia to jest. No ale trzeba to wszystko ułożyć i to się musi zgadzać. No tak, a poza tym to jest magia, o której nikt nie potrafi tak sugestywnie mówić jak Jerzy Maksymiuk. Zwłaszcza kiedy jest to adresowane nie tylko do muzyków orkiestrowych, ale do nas wszystkich. Dziękujemy bardzo. Dla tych państwa, którzy nas słuchają, a nie widzą, to ja wręczałem bukiet róż dla Jerzego Maksymiuka. No bardzo dziękuję. Jesteśmy eleganccy, nie wypominamy dat, ale Jerzy Maksymiuk, który urodził się w Grodnie, kiedy jeszcze nie było granicy. Nie, granica się zamykała. Krzysiek Jakowicz chyba najlepiej ujmuje te wszystkie uroczystości. Mówi, kiedy gram koncert, to jest jubileusz. I niezależnie, czy to jest Nowy Rok, Nowy Jork, czy Nowy Rok, czy Nowy Jork, i czy Paryż, czy to jest gdzieś jakiś Czelać, gdzie Henryk się urodził. Tak. Ma bardzo piękne powiedzenie. I on tak czuje i tak to, i tak to naprawdę koncert, jest. To życzymy wielu jubileuszy. Wielu jubileuszy. A na razie przyszły piątek. Dziękujemy bardzo. Ten mniej muzyczny. Do wysłuchania Orawy. Tak jest. Kłaniamy się państwu. Jerzy Maksymiuk. Dobranoc. Henryk Kuźniak. Dziękuję.